Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Let's Play Diablo 2 Hell on Earth. Poprzednio zyskaliśmy wspaniały pas, 75 do życia, regeneracja życia 10 na sekundę, 75 maksymalna, wytrzymałość i 10 życia zależne od poziomu postaci. Ponadto mamy najemnika zaboru obronną, który ma niesamowitą ilość życia i obrony. Lepsza broń jeszcze wypadła, natomiast nie daje on obrony. Mamy aurę obronną. Teraz natomiast i tak mamy trochę więcej. Nowa zbroja też z większą obroną. Najemnikowi dałem, ale on lepiej się czuje z tą. Szczególnie, że niby no, nie ma procentu z obrony, chociaż do ofensywy mu da, ale też pewnie jak ta aura nie działa, to i inna. Ponoć 41, najlepsza. Są też oczywiście klasowe amulety. Właśnie taki pas, tylko zielony wypadł. Obrona 1, ale trudno. Tyle życia zapewnia, że bardzo dobrze. Nie będę tego zbierał, tam się później wrócimy. Są wrażliwe na ogień, ale mniej, mają wysoką odporność. Sporo złota leży na ziemi. Więc trzeba go zbierać. Nie będziemy więcej mikstur brali. Po pierwsze łatwo je uzyskać, po drugie zaś wcale z nich nie korzystamy. Są też większe. Raptem jedna mi się zdarzyła. Coś tu miałem wziąć. A właśnie tą czaszkę. Antidotum mam jedno. Wystarczy. Broń mam też w miarę dobrą. Niezmienioną. O! Taka zbroja może być ciekawa. Solidny procent do obrony, jakieś z 250. O nie. Ale do sprzedaży powinno być kilka tysięcy. Zwykła kosa. Pewnie nic dobrego. A na drugim poziomie mamy punkt nawigacyjny. Kapliczka walki. 110 obrażenia. Gdyż zmienia mi tylko te główne, nie żywiołowe. O, teraz już nie mam problemu z obrażeniami. Może tylko mi się wydawało. Coś się dzieje cieniowi. A, tu góry nie przeszedłem, a się wróciłem. Karygodne. Chętnie pokonałbym Nihlat... No, nie Nihlat Haka, a Radamenta. Jak jeszcze mam tą kapliczkę, ale pewnie się nie uda. Poza tym i tak nie będę go atakował z ręki, tylko te pułapki sobie z nim łatwo poradzą. Już on właściwie jest. A, tu jest. Postawimy mnóstwo, a tylko za bardzo się go nie mają. Może pomożemy. I teraz szybciutko. I
To pewnie nic taki, że bym zobaczył. A to standardowy. O, nie, jakiś inny. Mam nadzieję, że dla wszystkich. No, to jest dopiero hełm. Oczywiście korony mają większą obronę, ale... No, tylko tu 30 życia mi ucieka. Może najemnik by chciał. Bo u niego tam więcej zrobi różnica, 26. 61. A 70 siły nie ma. Tu ma w sumie obrony z życiem 32. Jest 39, jeszcze odporność. Więc ja tutaj szybko 70 robię. I będę dzierżył ten hełm. No, tu by się przydał solidny procent, którego nie ma, to się sprzeda. Tu jakaś haczeta. Dwa tylko. Za mało. I nic ciekawego. Chyba tu zwoje nie ma. Tak. Nie ma zwoju Oradrimów. Nowy cień. Ten będzie lepszy. Przez swój wskaźnik zdrowia. Zaraz będzie poziom 22. Broń się psuje, trzeba będzie naprawić. Znowu takie czaszka. Myślałem, że chociaż drugopoziomowa. Spadło mi życie. Dobrze, że nie dawałem. Gdyż no takiej siły bym nie uzyskał. Nadal mam mało. Do 100 to jeszcze kawał. Trzeba będzie. Tarczę też mam słabo. Powinna być lepsza. Będzie lepiej z tym. Używam mikstury. Po raz pierwszy od dawna. Tak będzie lepiej. Kolejna mikstura, ale to dlatego, że była słaba, o poziom jest. Tamta się nie zregenerowała, najemnik dostaje poziom, ale i tak nie gwarantuje obrony ze swojej aury. Jest sfera. Ta za słaba szabla może być lepsza niż to, co mam, więc wezmę. A, tu już całość. A, no to wracamy. Nie będziemy specjalnie sprawdzać sprzętu, może tylko ten z grubsza byśmy powyrzucali. O! Jest więcej. Ale słabszy, naprawa koniecznie. Jakieś odporności, a tych miałem nie sprzedawać, tylko przerabiać. Też miałem zostawiać. To też mogę przerobić wszystko, ze wszystkim coś mogę zrobić. Ruszajmy. Przejdziemy skalne pustkowie.
Ubrana mu się nie zmieniła. Denerwujący przeciwnicy. Będziemy ich pomijali. Myślałem, że coś się stało. Jakaś przycinka. Bo po prostu się kamień wygenerował. Żądlarze. Byli. Urna chyba wysokopoziomowa. Tak. Do tego jest większa mikstura zdrowia. No, muszę to zmieścić. Tej to nie, zwykli niebosowie. Ale ta pułapka powinna być dobra na nie. Sprawdzimy. O, to dla mnie. Pewnie, no ciężko, żeby było lepsze od mojego, nie wiem, co bym musiał mieć. No, życie tu już tak nie zadziała, obrona też nie, więc chyba po prostu wyrzucimy. Zadzwoniłem. Dobrze, więc jak widzimy, jest 50 obrażeń, ładnie, 30 do siły, 11 do siły, no lepsze jest jednak. Tylko tu straszne są wymagania. Poziom 25, 40 zręczności. Może lepsze, myślałem, że będzie gorzej, ale tu wszystkie takie dobre, jak się zestaw nazywa. Nowe zestawy też są. Super. To mi się podoba. Mot nadrabia czymś innym, oryginalnym w pewnym sensie. Ale jakby wszystko połączyć. Nowe potwory, lokacje. Przeciwników oraz... To, co tu w tym modzie, byłoby bardzo dobrze. Jeśli naturalny też był w Fury Within. Tu będzie ślepy zaułek, właśnie. To było oczywiste. O, o, o. Idę. A nie będę tu dużo szukał. Wezmę chyba... Szafir. Który gdzieś tu jest. Ciekawe, czy z kostki mi zabierze. Nie wiem tego. Ale wolałbym pozbyć się. W kostce nic nie mam. Pewnie jednak gdzieś się uchowa. Jest. Marne obrażenia, to wiem, 28, ale... Też 25. W wymaganiach. Lepsza broń. O, tu wiadomo, że suche wzgórze, nie ma innej opcji. Jeszcze tylko kamienny grobowiec. Tych nie musimy pokonywać. Tą różkę przydałoby się zobaczyć. O, bardzo ładna. Sporo umiejętności słabych, ale co? Większa mikstura mamy. Teraz się bardziej zamachuję, jak dałem w zręczność. Powinno być odwrotnie.
Ale może tu tak jest, kto wie. No to teraz są zwiększone obrażenia. Ostro, więc atakujemy. No, jeszcze to się zmieściło. Do 25 poziomu jeszcze trochę. Oczywiście można by pokusić się o runę Hel, ale nie tak łatwo z nią. No to by zmniejszyła wymagania procentowo, z korzyścią chyba nawet. Zamiast szukać lepszej broni, mogę też z umiejętności, ale co, przez kilka punktów ja zrobię. Co się może zmienić? No nie... Ja się bardzo zamachuję. Sprawdzam, czy nic dobrego nie wypadło. Może jakiś przedmiot klasowy? Albo też lepszych jakości? Może tamtą rękawicę da się jakoś przetworzyć na inne w kostce? Nie wszystkie receptury muszą być zmienione. Jakoś ich już za dużo, tych kryształów. Tu też widać, że tak jest. No i środek. To też jednak może być sporo warte. Nawet jak nadpoczęte. Są ci. No to już po nich. O, skarabeusze, czempioni. Miałem kiepsko obrażenia, odporność na błyskawice, chociaż tyle teraz najlepszą przed chwilą był ogień. Szybko się to zmienia. No będzie tu trzeba zrobić porządek. No i nic więcej. Tam jest przejście, to widać. Dobrze, jakieś przełamanie, nowy boss. A, bo to kamień wydał ten dźwięk. Myślę, że ten kryształ nie. Nie mógł. Cestus teraz już nie jest taki dobry jak tamten. Się w ogóle Cestus nazywa? Nie, Hatchet Hands. Może lepsze, raczej nie drugopoziomowe. No i wszystko, więc przybliżamy się do grobowca bliżej. Jak miejsce w kostce jeszcze jest. Grobowiec jest tutaj, będziemy przychodzić w następnym odcinku, tak jak i suche wzgórza. Wszystko w jednym. Coś jednak z nich wylatuje. Tu akurat nie z tego konkretnego. My jesteśmy
przy grobowcu, a zatem myślę, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzuj się. Z Wami żegnam. Cześć.